Wychowanka Zagłębia Lubin. W zasadzie było jasno, ależ teraz bunt Cieśli, okazja pierwsza w tym spotkaniu dla Warty, strzał broni, jeszcze dobitka, 1-0, bardzo szybko Warta obejmuje prowadzenie, ależ katastrofalny bunt Dawida Cieśli, trzecia minuta tego spotkania, Warta prowadzi 1-0, ależ bunt, ależ wpadka Dawida Cieśli. Piotr Bukowski, nowy człowiek na pokładzie Warty, pociągnął go za sobą, tak można śmiało powiedzieć, Mateusz Konefał do Warta, ale o tym będzie jeszcze czas powiedzieć. Bartosz Dziubański, rzut wolny. Dziubański strzela, niewiele, pomylił się kapitan Odry w dzisiejszym spotkaniu. Dobra próba, dobry pomysł. Powrót w zasadzie do drużyny Warty. No i misja bardzo prosta, uratować trzecią ligę dla Warty. Teraz okazja dla gospodarzy. Ależ uratował właśnie wspomniany Bukowski. Zagranie teraz w pole karne Skiby. Dobra, ta piłka jeszcze cały czas gospodarze. Jeszcze wróbel, Żukowski do prawej strony. Niezłe to zagranie. Kopenhagen wzdłuż bramki. Konsewicz zamykał to wszystko, ale zabrakło troszeczkę szybszego nabiegu, szybszego zaatakowania tej piłki. Konsewicz ładnie się zostawił, ładnie opanował piłkę. Zagrał tutaj do lewej strony. Jest Skiba, włącza się w to wszystko, chałupka zagrywa w pole karne, dośrodkowanie, ale wprost w ręce Piotra Bukowskiego. Kopenhagen, jeszcze jedno kółeczko, Kopenhagen na prawą stronę, świetne to zagranie do wróbla jest, Skiba strzela z dystansu, ale wprost w Piotra Bukowskiego, ma najwięcej pożytku, wprawdzie na razie jeszcze bez takich konkretów, bez asysty, bez gola, ale... Ale szuka gry Bartosz Skiba, teraz Kopenhagen, czysto zdaniem sędziego nie było faulu, pozwala grać dalej Bartosz Migdałek, teraz Ogrodowski trochę się zamotał, Skiba przejmuje, zagrywa w pole karne, wróbel strzela i broni Piotr Bukowski. Kolejna szansa Odry, naprawdę no, mogą się podobać gospodarze. Kopenhagen przed momentem, także okazja wróbla. A teraz okazja dla Warty na 2-0 i gol! Brian Burzyński, sędzia wskazuje na środek, nie ma reakcji sędziego liniowego. 2-0, 35. minuta. Mówiłem o tym, że Odra ma więcej szans. No to proszę bardzo, na zaprzeczenie tych słów. Uruchomiony z lewej strony Gardzielewicz idzie na obieg Majerczyk. Gardzielewicz jednak sam uderzenie, 3-0. 37. minuta spotkania. Karol Gardzielewicz, Warta 3, Odra 0. Jestem też ciekaw, jak zareaguje ewentualnie na tę sytuację w przerwie Grzegorz Tychowski. Już dużo czasu do końca pierwszej połowy nie zostało. Teraz uderzenie i gol! Nie ma bramki. Wydawało się, że jest 3-1, ależ dużo szczęścia po stronie Warty teraz w tej sytuacji. Niesamowite rzeczy tutaj dzieją się w Bytomiu Odrzańskim. Dwa słupki ratują Wartę. Teraz okazja przed gospodarzami, wróbel! Ależ znowu byli blisko gospodarze, w którym Odra... Uwaga, teraz Duda z dystansu, ale niecelnie. Grała ze Spartakiem Deszno, wygrała aż 6-0. Natomiast w tej ostatniej rundzie, a więc uwaga, teraz okazja, Krawczyk interweniuje. Nie było faulu zdaniem sędziego, gramy dalej, Ufir w pole karne, Kasprzak, lewa noga. Karne, Kasprzak, cały czas Kasprzak, jeszcze dośrodkowanie, Rybicki broni, fantastycznie. Erik Christok, brawo dla bramkarza Odry za tę interwencję. Skończy 16 lat, on za moment pojawi się na murawie, tymczasem okazja dla Odry i ponownie Piotr Bukowski. No nie omijajcie szczęście bramkarza Warty. Piotra Bukowskiego, teraz Krawczyk nie przerwał tej akcji, Grudziński w pole karne, 4-0, Marcel Kasprzak, drugie trafienie w tym spotkaniu, 76. minuta spotkania, po raz drugi trafia Marcel Kasprzak, nożycami tę piłkę wybijał. Chałupka, chyba już wszystko w porządku z Kamilem Chałupką. Teraz Dawid Cieśla zdecydował się na uderzenie z dystansu, nagrodzony brawami tutaj przez tę nieliczną grupę kibiców. Kontratakują gospodarze, Skiba, jest tam również Konsewicz, piłka właśnie do niego, Konsewicz i gol! Dużo przypadku, ale tym razem szczęście było po stronie Odry, można powiedzieć wynagrodzeni przez los gospodarze.
Ale od razu odpowiadają warciarze. Rybicki, Rybicki! 5-1. Błyskawiczna odpowiedź Warty. No, otworzyło nam się teraz już kompletnie to spotkanie. Bardzo łatwo tutaj minięta defensywa Odry. No ale my najbardziej oczywiście trzymamy kciuki za naszych trzecioligowców, ale o tym za moment, bo teraz kolejna szansa dla gospodarzy na drugie trafienie w tym spotkaniu. Skiba, uderzenie, jest gol! Tak jest! 5-2. Tym razem Bartosz Frydrych zrobił to bardzo dobrze. Minął Bukowskiego, ale nie decydował się na strzał. Poczekał, włączył się w to wszystko Skiba. Wyłożona piłka do Bartosza Skiby. Ufir prawą stroną i Dziubański, szybszy jest Ufir. Cały czas Ufir, Ufir, Ufir już pol karny wykłada! Nie ma bramki!